fuzji Orlenu z Lotosem został przedstawiony już wielokrotnie. Właściwie proces wystartował w 2018 roku. Chcielibyśmy połączyć oba przedsiębiorstwa działające w tym samym sektorze, zwłaszcza w zakresie hurtowej produkcji paliw, rafinerii i detalu, po to, aby wspólnie realizować transformację energetyczną kraju. Połączenie z Lotosem to przede wszystkim wymiana wielu doświadczeń. To lepsza optymalizacja posiadanych aktywów, optymalizacja kosztowa, optymalizacja produkcji, ale również wspólne wydatki, wspólne negocjacje dostaw ropy, między innymi. Także tych korzyści jest wiele. W moim odczuciu dla grupy Lotos Fuzja oznacza szansę. Dlatego, że oczywiście z punktu widzenia Gdańska, z punktu widzenia kolegów oznacza stres, bo tak jest zawsze w podmiocie przejmowanym. Natomiast LOTOS uzyskuje w tej chwili szansę na kolejny rozwój. Niezależnie od tego wydarzenia, myśmy ten proces rozpoczęli ponad 4 lata temu i tych wyzwań, którym chcieliśmy sprostać było wiele. Między innymi właśnie transformacja energetyczna, ale także dążenie do neutralności emisyjnej i wyzwania związane z redukcją czy pozbywaniem się... W Produkcji, strukturze konsumpcji paliw kopalnych. Połączenie się wspólnie z lotosem pozwoli nam na optymalizację tych działań i wspólne ukierunkowanie się na ten sam cel. Przed nami wyzwanie nie tylko związane z bezpieczeństwem energetycznym, czyli tym, co się dzieje dzisiaj, wysokie ceny gazu, wysokie ceny energii, ryzyko braku paliw, które się przewijało w domenie publicznej. Odejście Rosy od rosyjskiej ropy jest realne. Na szczęście mamy Naftoport i możemy uzupełnić brakujące wolumeny. E, oczywiście jest to wyzwanie logistyczne, szczególnie dla Pernu, ale jest realne. 6 tak. miesięcy od dnia uzyskania zgody przez Komisję Europejską transakcja musi zostać zamknięta. W związku z tym, że zgoda jest spodziewana... No, już jest opóźniona, bo początkowo mówiło się, że będzie do końca marca, w związku z powyższym e, pewnie spodziewamy się jej na dniach, więc e, transakcja będzie musiała być zamknięta do końca tego roku, co najmniej.